Uwodzenie nastolatek. Jak dzwonić do dziewczyny? Witam. Ogólnie musicie zrozumieć, że uwodzenie nastolatek jest specyficzne. Jest to hardcore dla twojego umysłu. Naprawdę, tam buzują hormony, tam dzisiaj dziewczyna cię kocha, jutro nienawidzi i jest to standardem. Dzisiaj się spotkała z tobą, jutro spotkała się z kimś innym, dzisiaj jesteś jej chłopakiem, jutro jesteś jej ex i tak dalej, i tak dalej. I po prostu trzeba mieć, no, nerwy ze stali, no nie? Albo mega doświadczenie, no nie? I teraz tak, przykładowo, musicie zrozumieć, że nastolatki są głównie nastawione na zabawę, no nie? Są mega nastawione na zabawę, zabawa ponad wszystko, emocje, imprezy, chlanie, ćpanie, jaranie i tak dalej, i tak dalej. Jest to standardem. Wiadomo, że nie wszystkie, ale większość, no nie? Większość dziewczyn po prostu chce się bawić, no nie? Jest to czas zabawy i tak dalej. No i przykładowo zgarnąłeś numer, no nie? No numer jak to numer zawsze dostajesz, no nie? No i powiem ci tak, jak dzwonić? Nieważne, czy jest to pierwszy telefon, czy drugi, czy trzeci, zasada jest zawsze taka sama, no nie? Tutaj, no, nie działa zasada jednego telefonu, no nie? No bo przykładowo, jeśli, okej, jest dojrzała dziewczyna, no nie? Jest mega dojrzała dziewczyna i tak dalej, to wystarczy jeden telefon i mniej więcej widzisz, czy dziewczyna jest tą zainteresowana, czy nie. U nastolatek jest to ogólnie hardcore, no bo to jest tak, ona ma swoje iluzje w bani, dla niej facet musi się starać, facet musi o nią walczyć i inne brednie, które gdzieś tam ma wpompowane przez koleżanki, przez społeczeństwo, przez gazetki, przez portale społeczniakowe, przez mainstream i tak dalej, no nie? I ona, musicie wiedzieć, ma taką syndrom wyższości, że jest najpiękniejsza, że jest super, jeszcze jak jest dziewicą, to już w ogóle hardcore total, mniemanie o sobie jak z kosmosu i tak dalej. I zazwyczaj tutaj trzeba działać hardkorowo, no nie? I tak, no telefon, no jeśli zadzwoniłbyś do nastolatki raz, jeśli jest niedojrzała, no to ona może nawet tego nie odebrać, ona może tego nawet nie zobaczyć, poza tym będzie miała taki syndrom, że to facet się, chłopak się musi o nią starać i ona nie oddzwania, pomimo tego, że może być tobą naprawdę zainteresowana i tak dalej, to ona może nie oddzwoni tylko dlatego, bo o nią nie walczysz, no nie? No po prostu musisz się do tego przyzwyczaić, no nie? Jeśli jesteś nastolatkiem, wiesz, o czym mówię, no nie? I tak, o, no dzwonienie. No do nastolatki dzwoni się do skutku. Postaw sobie telefon i jak nie odbierze za pierwszym razem, to naciskaj do skutku. A i albo odbierze, albo cię zablokuje, albo ci napisze, że teraz nie może rozmawiać, zadzwoń później. Jest to na porządku dziennym. W jej główce zapala się coś takiego, że o nią walczy, że jesteś zazdrosny, że ją zdobywasz, bla, bla, bla i inne gdzieś tam. Akcje w bani, no i naprawdę, i to musisz się do tego przyzwyczaić, no nie? Musisz się do tego przyzwyczaić. Uwierz mi, że dziewczyna, jakby to powiedzieć, w końcu odbierze i no nie będzie też zła, no nie? Będzie gdzieś tam podjarana, będzie gdzieś tam, o, walczysz, co się stało, że tak dzwonisz, bla, bla, bla i tak dalej, ale tak się dzwoni, no nie? No tak się dzwoni, naprawdę, dopóki laska nie jest dojrzała, to musisz po prostu, mówię, działać hardkorowo. Wiadomo, trafi się jakaś nastolatka, która jest mega dojrzała, no nie? Która jest mega dojrzała i na przykład do niej zadzwonisz raz, no nie? I odzwoni albo odbierze od razu, nie? No ale jeśli widzisz, że laska jest, no, niedojrzała jeszcze, no to musisz działać, no, dosyć specyficznie, nie? Naprawdę dosyć specyficznie i powiem ci tak, no to jest na porządku dziennym, no nie? To jest na porządku dziennym, no nie? Odwoływanie spotkań i tak dalej, no, to jest na porządku dziennym, no nie? Musisz to zrozumieć, no to jest okres dojrzewania i tam po prostu w głowie po prostu dzieje się dużo, no nie? Więc jeśli chcesz dziewicę i tak dalej, super, to musisz się przyzwyczaić, że lekko nie będzie i nie będą działały sposoby na dojrzałe kobiety. No, kobiety dojrzałe, jak już gdzieś tam do niej byś dzwonił po 20 razy, to
byłoby to znakom desperacji, no nie? I na pewno by nie odebrała i tak dalej. Tutaj nastolatki, jeśli do niej dzwonisz i tak dalej, jest to oznaką walczenia o nią, no i takich innych bredni, no nie, naprawdę, już to skumałem i zazwyczaj jest tak, że jak na przykład poznaję nastolatkę, to zazwyczaj pojęcie tak, jak do niej dzwoni pierwszy telefon, to dzwonię do skutku, no nie, po prostu siadam, dobra, nie odebrała, czasem jest tak, że dziewczyna odrzuca, no to jest taka walka, odrzuca, ja ją jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz i w końcu, no co się stało, no nie, no i, no i gadam z nią, no nie, po prostu takie są, one są też takie, no, krnąbrne, coś takiego, no nie, że takie specjalnie to robią, żeby po prostu, żeby gdzieś tam je zdominował i tak dalej. Po prostu jest z jednej strony ciekawie, no z drugiej strony nie jeden, który nie potrafi kontrolować emocji, no wypadnie z gry bardzo szybko, bo psychicznie nie wytrzyma, no nie psychicznie, naprawdę, tak jeśli chcesz dziewicę i tak dalej, to musisz mieć mega doświadczenie. Bo to jest standard. Odwoływanie spotkań to jest standard. No nie, gdzieś tam działanie, mówię, hardkorowo jest to standard. No nie, jest to całkiem inne działanie niż przykładowo mówię na dojrzałe dziewczyny, dojrzałe i tak dalej. No nie, tutaj to są no, laski, które buzują hormony i przykładowo dla niej, jeśli raz do niej zadzwoniłeś, to jest, znaczy, że o nią nie walczysz, ona nie jest taka łatwa, że się o nią nie starasz i ona nie będzie dzwoniła, ona nie będzie odzwaniała, ktoś inny do niej zadzwoni. I zazwyczaj jest tak, że te laski też mają dużo adoratorów, no nie, to też musisz brać pod uwagę, że zazwyczaj jak laska ma 16, 17, 18 lat, jeszcze nie jest dojrzała, ale ma masę gdzieś tam znajomych, to do niej masę gości gdzieś tam pisze, dzwoni i tak dalej. I powiem ci tak, że nawet jeśli zadzwoniłeś do niej, to już może twój numer gdzieś tam zniknąć, bo inni goście dzwonili, więc naprawdę jest tutaj dosyć specyficznie, więc mówię, dzwonisz, no nie, laska na przykład dzwonisz do niej, ona, hejka, nie mogę teraz rozmawiać, coś tamtego i tak dalej, zadzwoń później, dzwonisz jeszcze z dwa razy, no nie, no nie, ona naprawdę nie mogę, coś tamtego, no nie, odbierz, piszesz, odbierz, no nie, no musisz ją po prostu za włosy, naprawdę, one chcą być tak sponiewierane, no nie, tak sponiewierane i to je kręci, no nie, wtedy ty jesteś takim łotbuzem, bla, bla, bla i tak dalej, no nie, że się starasz o nią, no nie, czasem laska, mówię, może nie odbierać, odezwać wkurzona, pogadać z nią i nagle, ojejku, jaki on jest słodki, no nie, on o mnie walczy, no nie, także, no mówię, jest to mega, mega specyficzne. I powiem ci tak, no niejeden nie da rady, niejeden nie da rady, dlatego gdzieś tam dużo gości, no jakby to powiedzieć, łatwiej jest ogarniać starsze. Dlatego jak mówię, jak nie masz doświadczenia, jesteś nastolatkiem, to ja zawsze mówię, weź sobie taką dwudziestkę starszą, jak masz 17 lat, atakuj te starsze. One już są mega stabilne, dojrzałe i uwodzi się dużo, dużo łatwiej, one już gdzieś tam za sobą mają swój pierwszy raz i troszkę facetów inaczej traktują, no nie, bardziej dojrzale dla nich, na przykład jak facet dzwoni po 100 razy, no nie, bo coś tam to jest niedojrzały i je to denerwuje. W przypadku nastolatek jest to odwrotne, taki facet jest dla niej atrakcyjny, bla, bla, bla i tak dalej i nie jeden by się zdziwił, że dzwoniąc do laski 100 razy, ona cię nie zablokuje. Ona po prostu odbierze za 101 razem i się gdzieś tam będzie z tobą normalnie gadała i tak dalej. Jeszcze jak ją gdzieś tam opierniczysz, tak delikatnie to mówisz, to ją to jeszcze podkręci. No nie? Także jak widzicie, dzieje się i nie jest łatwo. No i podsumowując, no dzwonisz do skutku. I jeśli przykład no, nie była tobą zainteresowana, to cię zablokuje, a jeśli przykładowo widzisz, to były jej gry i tak dalej, to w końcu odbierze i bez problemu gdzieś tam z tobą pogada, no nie? Mam nadzieję, że zrozumiałeś, trzymaj się i do usłyszenia.